Witam serdecznie, moim gościem Dariusz Bodziony, drużyna ZBD. Witam. Dariusz, zanim o wyniku meczowym, fantastyczny twój dzisiaj gol Stadiony Świata. No udało się, piłka tak potoczyła, no i siadła na nogę i no jest nam po prostu. Jesteś takim technicznym zawodnikiem, widać to ogólnie po graniu, ale też po tej bramce. Wiesz co, no trenowało się za młodu trochę, no to się zresztą zostało, no wiadomo, waga jest nie ta, no ale próbuję cały czas i coś, no coś czasami wyjdzie, no, że tak powiem. Po raz kolejny cię przytrukuję, ty jesteś jedyną, nie jedyną, ale jedną z niewielu osób, która potrafi swoją wagę wykorzystać bardzo, bardzo przydatnie i pozytywnie. No jak się nie ma szybkości, to trzeba wykorzystać inne walory, nie? Wziąć zawodnika na plecy i coś z tym zrobić, nie? Żeby się zasłonić i dograć, no niestety. Innych rzeczy nie ma. Dzisiaj wygrywacie 6-4, ale też trzeba uczciwie przyznać, że to nie było ZBD, które chcielibyśmy oglądać. Wygrywacie, zasłużenie, ale Pizzeria Trio dzisiaj tak naprawdę pokazała wam troszkę też takiego charakteru i mogło się to źle skończyć. No, mogło się źle skończyć. To jest takie, powiem ci, lekceważenie troszkę, no bo czwórka jednak nie mieli nikogo na zmianę. Chłopaki już tu poczuli się pewnie, ja i też, nie? No to normalne. No i dostaniesz jedną, drugą bramkę i później jest problem. No. Z jednej strony zastanawiam się właśnie, jak to wygląda, czy to zlekceważenie, czy patrząc z drugiej strony, że gra się jak przeciwnik pozwala? No też, ja nie odmawiam im, że walczyli chłopaki i też są nieźli tam zawodnicy. Sikora na przykład jest kolega z drużyny dawniej, no i on jest bardzo techniczny, no i było widać to na boisku, że po prostu robił tą przewagę, no. Inne drużyny liczyły dzisiaj na porażkę ZBD, żeby można było gdzieś tam łatwiej gonić tutaj wyścigu o ten awans. Odskakujecie dalej na to pierwsze miejsce, ale przed nami pojedynek na pewno z Baskiem, który będzie ciekawy. No na pewno, no niby prowadzimy w tej lidze, no ale jeszcze jest parę meczów, no i później te runda finałowa i tam będzie ciężko. No, no, trzeba się też spiąć i żeby wypaść jak najlepiej i więcej tych punktów uzbierać. No. Z Baskiem to oczywiście w drugiej rundzie, bo już graliście. I ostatnie pytanie, celem numer jeden dalej pozostaje awans do tej pierwszej ligi. Personalia, które są teraz, że tak powiem, w waszym zespole, pozostają niezmiennie. Okienko transferowe zamykamy, ZBD się nie wzmacnia. Raczej nie. Przypuszczam, że jeszcze ktoś może odejść, no bo to już szwagier też jedzie gdzieś tamto, a nie mam nikogo na uwadze, także wykorzystaliśmy już limit zawodników, którzy mogli nas wspomóc, no, że tak powiem. Ale wyniki i tak was bronią. Dziękuję za wywiad. Dzięki.